Siemanko ludziska, jestem Atuis, a dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować modyfikacje do Minecrafta. I tak samo się instaluje shadery i resource paki, a więc możecie sobie również pobrać. No, pierwsze co musicie zrobić, to wejść na taką stronkę Java, będzie link w opisie. No i musicie pobrać oprogramowanie. Na to tutaj nie zwracajcie uwagi, ponieważ Minecraft jest jakby kompatybilny z tą wersją. I tu macie bezpłatne oprogramowanie Java, tutaj żadnych wirusów nie pobiera, to jest akurat zabezpieczona stronka. No i jak już pobierzecie to oprogramowanie, tam wszystko Wam się zdzieje, no to możecie już wyłączyć tą stronkę. I teraz musicie pobrać folder. Tak samo macie link w opisie, ta akurat strona jest niezabezpieczona, ale wirusów też nie ma. Tutaj jest tylko informacja o adblockerze, nie wiem o co chodzi, ale coś o adblockerze, więc to nie ma, to nie interesuje nas. No i jak wybieracie wersję Minecrafta, na której chcecie mieć mody, powiedzmy 1.14.4, czyli najnowsza, no i tutaj jest Download Recommended, no i macie 1.14.4, klikacie Installer. Czasami niektóre modyfikacje potrzebują, bo tutaj pobieracie 28.1.0 i tutaj macie wszystkie wersje i to jest najnowsza wersja, ta. To jest 28.1.96. Niektóre modyfikacje potrzebują, powiedzmy, wersji właśnie 1.5, czyli tej. No to wchodzicie właśnie tutaj w Show All Versions i sobie pobieracie tutaj installer wersji, którą potrzebujecie. Polecam tutaj najnowszą, bo wtedy wszystkie modyfikacje powinny być z tym kompatybilne. No i jak już tego Forge'a pobierzecie, to wchodzicie sobie w pliki, w pobrane. I tutaj będziecie mieli właśnie Forge Installera. Musicie kliknąć prawym przyciskiem, otwórz za pomocą i Java TM i Wam się tam zainstaluje. I właśnie, przed tym jak będziecie instalować tego Forge'a, to musicie odpalić Minecrafta na Waszej wersji, czyli że normalnie sobie odpalacie tutaj launchera, wchodzicie na wersję 1.14, chyba że tam inną macie, jak tam chcecie. No i tak. Jak się Wam ten Forge zainstaluje, to jak wejdziecie sobie tutaj w następny eksplorator plików, wpisujecie tutaj %updata%p, macie folder Minecraft i tutaj jest mods, resource pack i jeszcze shaders pack. No i tutaj jak nie będziecie mieli na przykład folderu mods, to możecie sobie tutaj właśnie stworzyć nowy folder i nazwać go mods i wtedy będzie wszystko dobrze. A jak macie, to spoko, to otwieracie ten folder i nie wiem, sobie na przykład, nie wiem, zmniejszacie ten tutaj to okienko, żebyście mogli sobie na spokojnie tutaj wrzucać, jak będziecie mieli już mody. No to sobie wszystko na razie wyłączamy i wchodzicie na jakąś stronkę z modami bądź na stronkę jakiegoś autora, który ma mody już do pobrania. Sobie wybrałem jakiegoś tu, powiedzmy, moda na mosty, który jest, no i zawsze musicie sprawdzić, czy jest Wasza wersja w tytule, bądź jak zjedziecie sobie na dół tutaj w pobraniach. Ta strona też jest niezabezpieczona, czasami są wirusy, ale no jak macie ten jakiegoś dobrego antywirusa, powiedzmy taki Kasperski, no to wszystko powinno być dobrze. Sobie go włączę jeszcze, no i pyk. I możemy zacząć pobieranie. Ok. Pobiera się. Zawsze tak wyskakuje. Pliki tego typu mogą wyrządzić szkody na komputerze, bo to jest plik typu jar. I dlatego tak zawsze jest tutaj informacja. No i tak. Teraz wchodzimy, odpalamy sobie nasze dwa okienka z plikami. To możemy sobie już trochę powiększyć tutaj. No złap się, dobra. Ok, no i przechodzimy do pobranych. Szukamy naszego moda, klikamy na niego raz i przenosimy go do folderu mods. No i wtedy zamykamy już wszystko. I no, możecie sobie pobierać też z innych stronek z modami. Wszystkie tutaj te strony potrzebne będziecie mieli w opisie. I zaraz zobaczymy, czy nasz mod tutaj na te mosty działa, więc widzimy się już w grze. Rozumiecie, jak już jesteśmy w Minecrafcie, to wchodzimy tutaj w nasz mod kreatywny. Ja już sobie pozmieniałem, bo chciałem zobaczyć, czy wszystko działa. No i mamy tutaj nasze jakieś mosty. Powiedzmy, że wezmę sobie taki rodzaj i ten rodzaj, i może jeszcze to.
to i to. I teraz jak to działa? Czyli zostawiamy sobie po kolei. No tak. Jezus, co tu się dzieje? Jak widać, wszystko działa. Ewentualnie jeszcze takie coś, co to ma być. No, a więc jak widzicie, to wszystko jest sprawne, wszystko działa. To co tu jeszcze jest? Może na drzewie? No, a więc jak widzicie, wszystko działa, więc dzięki za oglądanie i cześć.